I gotowe. Dobra, skończyłem dach. W sumie to skończyłem go już wcześniej, ale musiałem jakoś wymyślić rozpoczęcie dzisiejszego odcinka. Także witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Minecrafta 1.14, który jeszcze nie ma nazwy. Zniszczyłem dwa klocki dachu, odstawiłem je z powrotem tylko po to, żeby móc zrobić fajne przywitanie dla was. Słuchajcie, dzisiaj mam specjalny pomysł, co można zrobić. Jeśli wam się spodoba ten odcinek, zostawcie obowiązkową łapkę w górę. Ja potrzebuję dzisiaj jakiegoś jednego specjalnego ochotnika do pracy i nie wiem, zastanawiam się nad tym, kogo można było wybrać do tego. O, Czoklet, halo? O nie, nie. O, cześć. Chcesz być może ochotnikiem, którego wybiorę z losowej wybranej grupy osób, które stoją przede mną w tym momencie do odcinka? Wiesz co, nie wiem, bo ja jestem zajęty, wiesz co, jak kaktusa mojego... O, nieważne, nie mam już kaktusa. To okay. mogę w sumie być ochotnikiem. Okay. Tak, dobra, to skoro już nie masz tego kaktusa, to jest doskonały plan. Słuchaj, mam specjalny pomysł na to, co dzisiaj możemy zrobić. To znaczy? Zrobimy dzisiaj prezenty dla dziewczyn. O, super, okej. Okay. To jest taki, wiesz, nietypowa rzecz, ale wiesz, to taki musi być bardzo męski odcinek, więc musimy zrobić coś takiego, co będzie wyrażało nasze dżentelmeństwo i tym podobne rzeczy, wiesz. Tak. Wiesz co, ja się nie znam na dżentelmeństwie, to mi zawsze genali mówi, że słaby ze mnie dżentelmen, więc tak nie wiem do końca. Aha, no to tak trochę słabo w takim razie. To czekaj, bo ja nie wiem, bo tak, nie wiem... Kilof, wiesz, 4-3-3 wydaje mi się być dobrym prezentem na przykład, ale nie wiem, może kwiatki trzeba byłoby dać bardziej. Przecież nie, no co to ty może, no? To może mam pomysł, zróbmy skrzynkę otoczoną, będzie na przykład kilof otoczony kwiatkami w tej skrzynce. To będzie, wiesz, taka kompozycja. Okej, okay. Tak to rzeczywiście, sobie będą kwiaty, nie? Nie będzie tak, że będzie tylko kilof, ale będą też kwiaty. No super pomysł, dobra. Fajnie, to znaczy ty chcesz robić też kilof dla Genali, czy nie? Bo tak... Wiesz... Co? Ja zrobię mieczyk, żeby można było siekać. To jest dobry pomysł. Okej, no w sumie dobry pomysł. No, jej się przyda. Tak dalej. Ostatnio ją tak napastowały zombiaki na jej odcinku, że była po prostu masakra. Słuchajcie, drodzy widzowie, a wy wbijacie do Czokleta, jeśli jeszcze nie byliście u Czokleta, bo u Czokleta pojawiają się również odcinki z tej wspaniałej naszej krainy minecraftowej i w sumie to tak można tam też coś zobaczyć. No i co? I odcinek był też u Geanali, także można do Geanali wpaść. I u Agi był odcinek, także do Agi też można wpaść. Słuchajcie, a tymczasem musimy się skupić na tym. Słuchaj, przede wszystkim, żeby zrobić fajnie zenchantowany kiloft i miecz, to trzeba by mieć 30 poziom. Ja mam 29. Mi też bardzo mało brakuje. Mam 29 i powiedzmy, nie wiem, 1/3 albo to jedna, ja mam już tak o włos, słuchaj, że wyjmę jedynego stone'a z pieca i... No nie mam, zabrakło mi jednak, kurczę. I to nie mój stone, i to nie mój piec. Komu zabrałem stone'a z pieca? Mi zabrałeś stone'a z pieca. A, to przepraszam, to... Złudzieju. Zabrałem ci expa, o nie, przepraszam, to niespecjalnie. Ja to było tylko w formie przykładu powiedziane, no. Ja bym poszedł do Netheru troszeczkę pokopać przynajmniej tego kwarca. Kwarcu. Kwarca, tak? Dobra. Będziemy... Kwarca czy kwarcu? Kwarcu. No śmieję się, no wiesz, tak wiesz, specjalnie powiedziany błąd brzmi śmieszniej, kiedy jest specjalnie powiedzianym błędem. Okej. Okay. Dobra. O, widzę jakiś kwarc. Jest sporo kwarcu. Jest dużo kwarcu. Zbierajmy w takim razie, słuchaj, spróbujmy dobić te poziomy. Słuchajcie, i teraz wy widzowie, trzymajcie za nas kciuki, żeby udało nam się zrobić jak najlepsze enchanty. Tobie by się... O, patrz, ja już mam 30. Kurde, to było szybsze niż myślałem. Już? To wykopuj tutaj resztę tego, co to, jest. Dobra, to ja kopię, zaraz będę miał... I słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby się udało zrobić jak najlepsze enchanty. Do kilofa, no fajnie byłoby mieć to efficiency i fortunę, a do miecza to fajnie byłoby mieć chyba jakiś sharpness albo coś w tym stylu, nie? Mhm, no zdecydowanie. To będzie trzeba zrobić zobaczymy, w ten sposób. Zobaczymy, czy się uda. Dobra, ile ci brakuje jeszcze? Jeszcze dosłownie 3 klocki. Dobra, to czekaj, zaraz znajdziemy gdzieś jak, jak najbliższym miejscu. Coś? Ja się boję Gasta, stary, bo słyszę go już od ostatniego odcinka, kiedy byliśmy tutaj w Netherze. On jest pod nami może? Nie może wiem. Być, może być, szczerze mówiąc. Jakiś kwarc najbliższy. O, tu jest, dobra. Mam zbieraj. Tutaj mam coś. Zbieraj i wiesz co, stary, bo ja taki mam ogólnie drobny problem. Ja nie bardzo miałem okazję kopać jeszcze tutaj na tym świecie. Aha. I ja tak nie bardzo mam... Wiesz, tego takiego błyszczącego węgla takiego błyszczącego. O, takiego. Masz może? Tego tak. Takiego świecącego, no to coś tam mam, masz wiesz? Pożyczyć stule, zaraz tak? Zobaczę. Zaraz zobaczę w skrzynce. Okej, okay, to może słuchajcie, coś mam. Trochę lipa, bo już się zapożyczam na odcinku. Musimy zrobić w takim razie jakiegoś livestreama, który może już się odbył, a może jeszcze nie wiadomo, w którym będzie najprawdopodobniej zbieranie jakichś materiałów, także bądźcie przygotowani, albo... Tak, spokojnie możesz ode mnie pożyczać 300% odsetek. Tam kurde. Naliczane co godzinę. Ja nie wiem, czy uda mi się w takim razie ten je zebrać. O dobra, widzę, że masz trochę. To wezmę większą połowę od ciebie. Ej, to idealnie, bo masz 5. Okay. To 2 będą na miecz, a 3 będą na kilof. Dobra, 3 dla ciebie, dobra. Spoko, loko. Słuchaj, oddam z odsetkami. Niech będzie. Za tą pożyczkę 33% odsetek dam. Mam co? Problem. Jaki masz nie problem? Nie mogę mojej skrzynki otworzyć. Co ty, stary? A czym otwierasz? No, nie...
Czymkolwiek, jakimkolwiek przedmiotem. Ty, no co ty? Co się dzieje? No, serio, próbuję otworzyć i nie mogę. No ja normalnie otwieram. Ty przestań się wygłupiać, co ty? Zobacz. Jeszcze zamurowałeś tą skrzynkę. A dlaczego na shifcie stoisz, stary? Może to dlatego? Nie stoję na shifcie. O, teraz! Ty, my się musimy jakoś shift stary, blokować, ale stałeś na shifcie cały czas. Widziałem, widzowie serio? Też widzieli. Napiszą ci, że stałeś na shifcie. Ale nie dotykałem w ogóle shifta, coś mi się musiało. Musiałeś się zablokować, ale to śmiesznie wyglądało, bo biegałeś z normalną prędkością tylko na shifcie. Także what? Taki śmieszny ten motyw. Słuchajcie, ja mam ten, mam diamentowego pikaksa, mam 3 sztuki lapisu przygotowane już przypadkiem w ekwipunku, zupełnie niespodziewanym sposobem się znalazły tam. O ja nie mam w ogóle lapisu, masz to, może lapis? Ja ci może przyniosę zaraz jakieś skrzynki, ja tutaj jest. Tutaj o, w dolnej skrzynce możesz wziąć. Dobra, okay, i chodź w kimę dobra. Jeszcze, bo jest noc i fajnie byłoby, gdybyśmy mogli się wyspać i wiesz, byłoby dzień, mm-hmm. bo tak wtedy będzie trochę bezpieczniej. Spoko. Dobra, i teraz trzeba będzie stare jakieś zróżnicowane kwiaty jeszcze nazbierać, to jest dopiero wyprawa. To trzeba będzie zaraz zrobić gdzieś, wiesz, przebieżkę. Tam widzę za rzeką, coś tam widzę jest. Tam są białe, ale to nie, znaleźć. To musi być cały bukiet kwiatów, to musi być zróżnicowane kolorystycznie, to trzeba o jakoś, nie, wiesz. Wszystkie kolory. No dobra, to coś poszukamy. Dobra, póki to chyba najłatwiejsza sprawa. Czas najwyższy na enchant. Właśnie, efficiency 4 już mi wyświetla w tym momencie. Nie wiem, co z tego wyjdzie. Uwaga, słuchajcie, wielkopomna efficiency 4. No dobra, może to nie jest najlepszy kill off na świecie, ale zawsze coś tam się udało. Dobra, dawaj dobra, tego miecza. Wiesz co, ja mam zawsze strasznego pecha, więc mógłbyś może tymi, masz ja mam 27 poziom tylko aha, teraz, dobra, no przecież dobra, też do 30 dobiłem. Zapomniałem, no. Dobra, to może dam powinniśmy, radę. Powinniśmy sobie nawzajem enchantować te rzeczy, no. Kurde. No w sumie tak. Wiesz co, mi pokazuje Unbreaking 3. I jak kliknę, tylko Unbreaking 3. To nadal jest całkiem dobry miecz, bo jest taki bardzo wytrzymały. No dobra. Później doda się chyba do niego coś jeszcze, nie? No właśnie, dokładnie. Coś się może doenchantuje. Wiesz co, ewentualnie mamy może jakieś zdobycze ze skrzynek, jakieś z tego? Wiesz co, ja idę zobaczyć do siebie na górę, bo może mam w skrzynkach jakąś książkę z czymś, to może bym dorzucił też tą książkę do tego, do dodania. No właśnie, poczekaj, ja mam mending, więc to mi niezbyt się skupany, przyda. Skupany, skąd masz mending? U siebie coś jeszcze. A nie wiem, wiesz co, wydaje mi się, że z poprzedniej naszej walki z pillagerami. Kurde. No popatrz, słuchaj, ja mam pomysł jeszcze taki, skoro mam jeszcze ten 27 poziom, to spróbuję zenchantować jakąś książkę na wysoki poziom i zobaczymy, co może z niej wyjdzie. To będzie taki, słuchajcie, dzisiaj dzień enchantów, zobaczymy jak to ten, jakie można z tego rzeczy jeszcze wycisnąć. Mam jeszcze książkę, jakbyś też chciał na przykład spróbować zrobić. Okej, Sharpness 3 mi na książce wyjdzie, tylko to jest tak? za 30 poziom, kurde, musielibyśmy dobić. No, a to był doskonały motyw, żeby to ten. Poczekaj, trzy poziomy raczej tutaj na krówkach nie dobijemy, musielibyśmy nie. z powrotem wrócić. Dobra, czekaj, tak próbowałem tutaj jeszcze pochodnie dostawić, tak mnie zastanawia, gdzie mogę ją postawić tutaj, o, żeby zmniejszyć ten poziom, trochę zredukować. Dobra, mam teraz 28 i znowu Sharpness 3 mi pokazuje. Dobra, stary, czyli muszę dobić jeden poziom do góry, lecę z powrotem do Netheru i nazbieram ci ten poziom i dobiję. Okej, okay. Dam ci książkę i weź mi powiedz, co tobie wyskakuje z kolei na ten 30 poziom. O, dobra. Bo jak dobra, tobie wyjdzie na przykład Fortuna, to będzie perfekcyjny układ, słuchajcie, po prostu najlepszy możliwy. Czekaj, książka, ciach, no... Co jest? Aha, nie mam. Looting 2 mam. Stary, to jest tak dobre, ale do miecza, no. Mm-hmm. A na przykład na tych pozostałych, co ci wyskakuje? Już ci mówię, czekaj, właśnie sobie schowałem. Mam Bane of Arthropods 2 i Knockback 1. O, to wszystkie są takie dość beznadziejne, szczerze mówiąc. Tak muszę powiedzieć. Dobra, słuchaj, to w takim razie ja szybko dozbieram ten poziom, zaraz do ciebie wrócę i zrobię ci chociaż ten Sharpness 3 i zobaczymy, może mi wyskoczy jakiś fajniejszy później enchant, to chociaż nawet zredukuję to, sobie te poziomy. Ile masz tych książek ogólnie? U siebie w domu mam 8-9, także można ewentualnie zenchantować na jeden poziom, nie? I później próbować to na tych niższych. To ja tu do ciebie dołączę, też sobie może dobiję, przynajmniej 28, to przydałoby się. Może spoko. Będzie jakiś fajny właśnie enchant dostępny. Dobra, to dawaj szybciutko stary, bo ogólnie z jednej rudy to już da się wyciupać. Chodź tutaj, o, na dół, niżej. O, tu mam, widzę jakąś, dobra, czekaj. Bo ja koło mnie miałem całkiem sporą. Dobra, w razie czego tam będziesz. Uważaj, bo teraz napastują cię te. Masz. Co mnie napastują? Gdzie mnie napastują? Miałeś kill off, czy nie miałeś kill offa? Miałem. Okej, to oddaj mój w takim razie, bo rzuciłem ci, bo myślałem, że nie ten. Dobra, po drugiej stronie wzgórza, chodź. Z tamtej strony dobra. Było jeszcze. Tutaj. O nie, padłem do mojej własnej dziury. Okej, okay, już się bałem, że spadłeś na dół, to teraz jeszcze wyprawy mi brakuje, zwłaszcza po odcinku Gaenali i zbieraniu jej rzeczy. Tutaj jest, ale nad przepaścią, więc uważaj. Dobra. No. Hop. Byś nie stał na tych klockach, pyk. To byłoby bezpieczniej, od razu mówię. Pyk. Dobra, i no, tutaj. Jeszcze gdzieś... brakuje mi dosłownie
troszeczkę, odrobinkę. Tam coś jest. Gdzieś tu widziałem, daleko. No przecież wykopałem chwilę temu gdzieś tutaj. Nie mogę teraz znaleźć tego miejsca. Co to ma być? Jakoś zagubione. W drugą stronę może tutaj. O, tu na ścianie jest dużo, ale to tak... No. Ej, wiesz co, w górę po prostu się podbuduj, chodź tu. Tutaj, o, będzie bezpieczniejsze miejsce. Masz trochę tego, trochę netherraka. O, a tam idziesz. Właśnie, aha, właśnie, dobra. Właśnie się kopię, o tutaj. To może ja też spróbuję do XP, bo tutaj one zaraz nad głową było, wiesz? Mówię, ja sobie do XP w takim razie z tego, co jest tutaj jeszcze w tym miejscu. Słuchajcie, może jeszcze coś dodamy do tych skrzyneczek, żeby to nie był taki goły prezent pojedynczy bez niczego. Ale nie mówcie dziewczynom w żadnym komentarzu pod żadnym odcinkiem, że zrobiliśmy coś takiego. Słuchajcie, to musi być właśnie, tajemnica. Właśnie, to jest tajemnica. Dokładnie. Jest bardzo ważne, żeby to było, wiecie, gdzieś tam ukryte w naszych sercach, czy coś. Nie? Jakie tutaj już od razu takie poetyckie romantyzm, Mordo, romantyzm. Dobra, masz ten 28, czy nie masz? No, mam. To damy w takim razie, lecimy do domu i zaczniemy enchantować jeszcze książki. Może się uda. Taką mam szczerą nadzieję, że chociaż kilka... Mam nadzieję, że się nie zgubię. I już, halo, tutaj, proszę. Już idę. Uważaj na lawę i na wszystko. Hop. W ogóle zrobimy tą lawę, może to będzie bezpieczniej się poruszać tutaj. Ja mam podejrzenie. Dobra, tylko żeby nas tutaj... Cyk i cyk. Dobra, nie, już, spokojnie. Poklet, już płynie, już ten. Uciekaj, bo to już spłynie sobie spokojnie, zabrałem wyżej. Gorąco mi. Wylałbym wodę na ciebie, ale myślę, że ona tutaj może nie dotrzymać, że tak powiem, za bardzo tego. No. Może mnie portal ugasi. Nie wiem, chyba nie. Ugasił mnie. Okej. To... Albo to zbieg okoliczności. Albo czyste powietrze w naszym wspaniałym świecie. Mokre powietrze. Dobra, czy coś się zmieniło teraz, jak byłem... Nie, jest cały czas looting 2. Dobra, ja daję ci sharpness 3 stary w tym momencie. Także proszę bardzo. Dobra. Proszę miał dobrą tom. Nie. Teraz, wiesz co, daj mi tą jedną książkę. Ja sprawdzę od razu, co jeszcze może mi wpaść na tym, na enchant. To będzie power 3, to było na łuk dobre. Power 1 i Bane of Arthropods 1. Ej, to może weź jakiś... Ja mam ten looting ewentualnie tylko. Wiesz co możemy zrobić jeszcze? Możemy ewentualnie przestawić enchanting w takie miejsce, żeby nie było książek i spróbować na jedynkę zenchantować. Teraz też są jakby inne te enchanty, czyli jakbyś teraz rzucił książkę, zobacz. Weź ją tam dodaj. To tak, zobacz, że teraz mam są... Power 1 i Projectile Protection. No to też nie jest jakieś rewelacyjne. Ja muszę coś na kilo złapać. Koniecznie, bo ten Efficiency to jest taki strasznie, strasznie słaby ten enchant. Dobra, gdzie są moje książki? Słuchajcie, miałem całą bibliotekę. 5 książek mi zostało jeszcze, dobra. To chociaż tyle. I nie mam lapisu, trzeba będzie zawinąć czyjś lapis. Ja nie wiem, czy to nie jest twój w ogóle. Nie no, te skrzynki tutaj to nie są moje, to są... A może ja go zbierałem nawet? Bo to były wspólne skrzynki, które były... No, to były wspólne skrzynki, które używaliśmy jakoś tak wszyscy. Okay. Na początku przynajmniej tak było. Czy jest tu jakieś kowadło może publiczne? Masz może w domku kowadło? Gdzieś było kowadło, stary, jestem pewien. U Agi jest kowadło. Bo Aga już nazywała jakieś rzeczy. Tak? Bo skrzynkę jak się dodaje. Co ja gadam, skrzynkę, książkę jak się dodaje z enchantem, to w kowadle, tak? Czy gdzie? Tak, w kowadle, chyba. Chociaż nie, teraz stary możesz w tym zrobić chyba. W tym kole. Tutaj, nie, to jest Reaper i Disenchantment, to teraz się zmieniło. W sensie, no wcześniej to było tak, że tylko w kowadle się wszystko robiło, a teraz masz takie jakieś inne jeszcze możliwości. No nie wiem, dobra. Zobaczmy, czy jest jakiś Silk Touch! O kurde, na 28 jest poziomie. Silk Touch? No. To jest, jak ja teraz dam? Mam Respiration. A jakieś fajniejsze coś jeszcze, czy nie? Nie, jest Smite 1 i Knockback 1. Kurde, no beznadziejne są te enchanty, szczerze mówiąc, muszę powiedzieć. Ale książka z Silk Touchem, słuchajcie, wydaje mi się być całkiem spoko rzeczą. Który masz poziom? 28. To weź mi stare z enchanty, bo to będzie na 26. Masz dla PiSu trochę. I... Aha. Ale nie, bo ty nie masz Silk Toucha, no przecież co ja gadam. No właśnie, Silk Touch jest tylko u mnie. Kurde, jakie to jest zagwasowane. Poczekaj, ale jak się Enchanting Table zniszczy i postawi jeszcze raz, to się zmieniają? Nie, chyba nie, bo one są jakby przypisane do danego poziomu albo konfiguracji, zobacz. Czekaj. Nie, dalej jest Silk Nie, Touch. Mam to samo. Ewentualnie, możemy spróbować zrobić tak, że przestawimy go po prostu gdzieś dalej. I teraz jak wrzucimy... O, teraz I są teraz, inne, ale to jest kwestia teraz niższych Teraz mam poziomów. Loyalty 1. Co to jest Loyalty 1? To jest chyba to, że jak rzucasz widelcem, to on wraca do ciebie. Ale nie jestem pewien. Aha, coś takiego było. Bo tak się pozmieniały te rzeczy. Dobra, wiesz co, ja robię jeszcze jeden ostatni eksperyment. Zrobię jeszcze jeden enchant na pierwszy poziom. Jakiś, żeby po prostu zresetować sobie ten. Sharpness 1 może być, spoko. I wiesz co, wstawię go z powrotem jeszcze raz. Kurde, czekaj, gdzie jest mój kill off? Tu jest mój kill off, wstawię to z powrotem i może z tego się uda teraz to już zrobić ostatecznie. Uwaga, jakiś dobry enchant. Proszę mam to samo cały czas. Multishot. Multi... co?
A, to jest z kuszy. O kurde. W kuszy możesz trzema strzałami jednocześnie strzelać. Star, chcesz ten enchant dla ten, dla Olgi? Bo ona ma kuszę. Nie, ej, wiesz co? No, no, no. To dobra, to będziesz miał tą książkę do dorzucenia w takim razie. Okej, okay. Spoko sprawa. A ty jaki masz teraz ten? Jeszcze na jakiś wyższy poziom? Sprawdź. Mam, wiesz co, to samo. Musiałbym też zrobić jakiś chyba jeden... To weź zrób ten reset w takim razie na tym pierwszym poziomie. Weź go zrób gdzieś tutaj w oddali. Pyk. Jeden to lapis musisz mieć, jeden lapis i jedna książka. Nie wiem, Power 1 czy Project Teleportation, nie wiem. Power 1, wiesz, ten najniższy, nie? Zawsze, żeby po prostu jak najmniej poziomów zmordować. Aha, tak, i tak. Który masz teraz? 27. Super, no to jeszcze powinno się udać coś zrobić. Teraz jest 26, nie? Maksymalny. Tylko, że książki nie mam. Masz już może daję. Książkę? Jasna sprawa, masz. Proszę bardzo. Hop, dobra. I teraz uwaga, 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 co to będzie? Mam Thorns 1, to Lure jest na 1 zbroję. I Protection 1. Lure 1? Protection, Thorns 1. Kurde, no, strasznie lipne te twoje enchanty, nie podobają mi się. Wiem, że jestem słaby w enchantowaniu. Dobra, no, dobra, ja narobiłem jakieś dwie książki, zrobiłem kill-offa. Okej, myślę, że takie rzeczy będą spoko. Ja mam dwie książki i jeden kill-off. To trzeba w takim razie nazbierać teraz ten, jakieś lepsze rzeczy. Czyli myślę, że w tym przypadku, znaczy lepsze rzeczy, co ja dam, kwiatki, po prostu. Myślę, że tamte białe. To ja bym jeszcze poleciał do Agi skorzystać z tego. Jasne, tego. To weź to rób. Stary, to szybciutko będziesz miał od razu. Albo weź co, sprawdź jeszcze, który poziom ci to zajmie. Bo ja mam 20, to mogę zmordować. A w drugą stronę? 3. To znaczy? Bo możesz zamienić się miejscami. Aha, właśnie tak? Tak, czasami to działa. Pyk. Nie mogę. To teraz, dobra, okej. Bo czasem jest tak, że możesz na przykład dwie bronie ze sobą zenchantować. I jak enchantujesz je w jedną stronę, to zabierają 20 levelów, a w drugą stronę 2 levele. To jest bardzo śmieszne. Serio? Tak. Warto zwrócić na to uwagę. Dobra, chodź spać szybko i lecimy w poszukiwaniu kwiatów. Okej. I zaraz trzeba będzie zrobić im skrzynki jakieś ze specjalnymi prezentami w ogóle. Jasne. Dobra, także słuchajcie, noc za nami. Już, teraz, o. Doskonale, witam dobra, pana ja kolejnego razie, dnia. Ja w razie czego te rzeczy, które mam do skrzynki włożyć, na razie włożę do mojej skrzynki, żeby przypadkiem ich gdzieś nie stracić po drodze. Okej. Okay. Słuchaj, tak jak mówiłeś, tam są tu strony są białe. Tam są też żółte daleko. Tutaj są niebieskie, okej. Okay. Czekaj, możemy takie kilka pozbierać, jakby ten. Właśnie, żeby było, wiesz, chociaż te cztery kolorki, jakoś taki ładny ten. Dobra, jest jeden cornflower. Dwa cornflowery. Też go mam. Tu są żółte obok mnie. I białe te stokrotki są. To też spoko, można pozbierać. Okej. Okay. Dobra, dwa takie. Tu są jeszcze czerwone. O, są białe takie, jakieś te nowaliki. Nie wiem, co to są. Czekaj, jak to się nazywa? Azur. Nie wiem, co to jest. To tak, chyba też nie wiesz. To... O, dobra. Jeszcze... Dobra. Żółte. Mam cztery rodzaje. Tak. To masz... Myślę, że wystarczy chyba. Okay. Myślę, że tu będzie... Właśnie, czekaj, bo może... O, czerwone, dokładnie. Właśnie o to mi chodziło, żeby było przełamanie kolorów takie, wiesz, żeby ten bukiet był taki pełny, dopełniony kolorystycznie. Dobra. O, to ja jeszcze stokrotki wezmę. To w takim razie jest bomba. Chyba gotowe. Choć w takim razie idziemy stawiać szybko te skrzynki, trzeba je udekorować jakoś ładnie. I trzeba postawić w takim miejscu, żeby znalazły, nie? Żeby nie było tak, że wiesz, no że one... Gdzieś w centrum pewnie, zaraz przy łóżkach najlepiej. Nie, no właśnie chyba w domkach. Chociaż, no w sumie tak, rzeczywiście. Bo no. pomylą skrzynki z czyimiś innymi skrzynkami, jak będzie na środku. Dokładnie, więc dobra. Trzeba, to chodź do generalnie najpierw, bo jest najbliżej do niej. Ja mam skrzynkę już przygotowaną dobra. W ekwipunku. Wiesz co, ja sobie muszę w takim razie wziąć te rzeczy, które schowałem. Aha, no tak. Tak, zapomniałem. Bo ty się wystraszyłeś za bardzo wyprawy już, nie? Tak. Chodź. Dobra, idziemy. Dobra, i teraz tak, ona nie ma jeszcze podłogi, więc można u niej posadzić na trawniku w domu ten. Dobra, masz, sadzaj to jakoś ładnie. Poczekaj, będzie tak, będzie mieczyk na środku, dam jej ten power 1. Dam multishot i otoczę kwiatkami. Spoko. Chcesz skrzynkę otoczyć, czy sloty otoczyć? Nie, myślę, że skrzynkę, żeby to ładnie wyglądało, wiesz, to z zewnątrz tak. Dobra, tak, w takim razie pyk. Poczekaj, to jest niebieski. W chaosie takim weź to ten zrób, to będzie tak, wiesz. Fajnie ten. Żeby były wszystkie ładne kolory. Pyk, pyk, pyk. Powiedzmy tutaj. Okej. Tutaj. No pięknie, słuchaj. I brakuje jeszcze... No, zamiast tego zrobię żółty. O, no idealnie, po prostu wspaniale idealnie. Wyszło, słuchaj. Doskonałe. Dobra, to teraz ja muszę takie same uwagi postawić. Dobra, to mam nadzieję, że będą dziewczyny wiedziały, że to dla nich, jak zobaczą, żeby to nie było takie, wiesz,
Że nie wiadomo, aha, skąd to się wzięło. Patrz, tu różowe były, takie ładne, duże. Te duże? Tak myślisz, że to ten? Aha. Dobra, wiesz co, ja może wezmę takiego jednego. To weź sobie tam dostaw jeszcze jednego. Ja się zastanawiam, gdzie okay. Łagi to zrobić, bo Łagi ogólnie jest lipa z tym, z trawą w domu. W sumie. Tak się zastanawiam, czekaj, na balkonie też nie ma. Nie no, przed wejściem muszę zrobić. To jest ta drobna rzecz właśnie w przypadku Łagi domu, że to będzie trzeba postawić po prostu tutaj. Dobra, także tak. Skrzyneczka. Pełonie. Daisy. Te czerwone też zrobię w takiej podobnej konfiguracji do tego, co ty robiłeś. To będzie fajnie wyglądało. Aha. Ja nie wziąłem ze sobą tych w ogóle, jak to się nazywa, żółtych. Że tak wyszło w ten sposób. Ale dobra, trudno. Będzie dobrze jest wyglądało. Okay. Pewnie. I dobra, dokładam tutaj power 1, sharpness 1 i efficiency 4 kilo. Także nie jest tak pięknie jak u ciebie ten multishot. No i szkoda, że tego silk toucha nie wziąłem, bo to też byłoby fajniejsze. Chociaż Aga ma silka, więc to i tak by jej się nie przydało. Słuchajcie, teraz do was prośba, widzowie drodzy, żebyście nie mówili tutaj dziewczynom, że my coś zaprezentowaliśmy im. Niech to będzie taka, wiecie, niespodzianka i niech one dowiedzą się dopiero wtedy, kiedy same tu wejdą i kiedy same to zobaczą. Dziękujemy wam za oglądanie. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie też łapkę w górę po to, żeby dziewczynom się podobały te prezenty. Im będzie więcej łapek w górę, tym większe prawdopodobieństwo, że im się spodoba. Nie wiem, czy to tak naprawdę działa, wymyśliłem to właśnie w tym momencie, ale łapka w górę będzie spoko. Słuchajcie, poprzedni odcinek z serii naszego Minecrafta 1.14 bez nazwy możecie zobaczyć w tym momencie. Na ekranie końcowym wbijacie do Czokoleta, którego kanał również tam macie. Tak? Kiwał głową? Tak, dokładnie. I słuchajcie, dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się, na razie, cześć. Cześć.